Dobra, spróbujmy zrobić pogo może. Okej, udało się i bam. O! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa, tylko freestylując. Zaczynamy z poziomu platyna 3 Dywizja 3, więc dzisiaj spróbujemy dobić diamenta. Ogólnie to jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to polecam zobaczyć, bo zdarzyło się tam coś dosyć nieoczywistego, takiego zaskakującego. Ale nic więcej nie powiem, żeby nie spoilerować. No i co, nasz pierwszy przeciwnik ma dokładnie tyle samo MMR-ów co my, jedyne co to gra na konsoli. I zobaczymy jak z nim pójdzie. Zobaczymy czy dzisiaj będzie lepiej latało się na klipy w ostatnim odcinku. No nie będę spoilerował, możecie zobaczyć, tak jak mówię, kto nie widział, to zapraszam. A tutaj na samym początku dostaję bumpa. Dobra, zobaczmy co zrobi w momencie, kiedy będę siedział w bramie. Ej, to było dobre, autentycznie? No, no tak jak mówię, nie doceniłem go. A on naprawdę tutaj fajnie sobie zagrał, ale no jak widać, już ostatnio dostałem lekcję, żeby bardziej doceniać tutaj graczy, więc tak naprawdę będę chyba bronił bardziej starannie. I dostajemy demo. Mam nadzieję, że Ziemek tego nie trafi na 2-0, bo... No nie, no trafił na 2-0 i to dosyć solidnie. Nie, no musi być pełen tryhard w tej serii. Dlaczego ja tutaj nie tryharduję? Nie doceniam tych zawodników, że to są jakieś totalne koksy. Tutaj sfejkuję pójście do środka, żeby nam odsłonił ścianę. On nas sfejkował trochę i przez to nie trafię. No nie. Okej, dobra. Spróbuję zabrać do lewej. On to rushuje. Pewnie się wywali, tak obstawiam. Chyba, że jest turbo koksem. Okej. I 3 minuty już zostały, jest 2-0 w plecy. Nie no, nie może się tak ten odcinek zacząć, proszę. Ziomek lata na jakiegoś Ariala też. Nie może to się tak skończyć. Dobra, lecimy. Lecę na... Powiedzmy, że Masty Flicka z tego zrobię. Dobra, to było dziwne, ale przynajmniej jest gol. Nie no, to było najśmieszniejsze jest to, że strzeliłem to tak badziewnie, że on pewnie nawet nic nie podejrzewa, że nie mam takiej rangi. Dobra, polećmy sobie, jak ta piłka spadnie do prawej strony. O nie, prawie byśmy znowu stracili. W sensie ja bym stracił tak w zasadzie. Dobra, jakiś koksir pinch? Nie, nie trafiony. Dobra, niech nam odda piłę, ale nie, on leci znowu na Ariala. Okej, polećmy sobie do prawej strony. Spróbujmy zrobić ceiling shot master double teraz, tak jak wcześniej chciałem. Ale za nisko mi piła chyba spadła. Chyba, że to jeszcze naprawię. Nie udało się. Fajnie by było nie stracić bramki od razu, to by było super. Ja mu tutaj zabrałem boosta, on chyba też zaczyna latać na jakieś aeriale. Nic nie podejrzewając, robi super zagrywki. I tutaj w pinch nie mogę trafić, nie mogę wycelować w bramę, no o co chodzi? Dobra, lewa ściana wolna, robimy... jakiegoś double reseta czy coś. Jest jeden, jest drugi i ziomek nas przeciął i stracimy chyba bramy na 3-1. Chyba, że ziomek postanawia... Nie wiem co, dobra, lecimy. Nie ma tak, że natury lecimy, bo to będzie bez sensu. Okej, okay. Tutaj strzał. Najgorzej na świecie. 90 sekund do końca meczu. Mało prób zostało. Okej, okay. Pinch. No nie, nie mogę naprawdę wycelować. On chyba to po prostu kopnie, tak jak czułem. Ja na to polecę, udało się, nie wiem czy to w sumie zblokowałem, czy on tego nie trafił totalnie w bramę. Ale dobra, mamy wolną ścianę, polećmy na ceiling shota. Okej. Dobra, jest 2-2, trochę bezpieczniejszy wynik. Ale tak całkiem serio, bez żartów, to strasznie dziwnie się czuję w dominusie. Wiem, że auto nie masz takiego dużego, o kurde, tracimy gola. Dobra, nie tracimy. Aż tak dużego znaczenia. Ale jakoś nie wiem, strasznie się tak niefartownie czuję tutaj. Nie swoja przede wszystkim. Ja nas prejumpnął totalnie 30 dni do przodu. Ale takie detale robią dużą różnicę w momencie, kiedy jestem totalnie nieprzyzwyczajony do tego. Ale już nie narzekam, tylko nawalamy go, byleby nie stracić bramy w tej sytuacji. Dobra, niech on poleci. Oj, skręcił. Ja sobie podbiję. On zagrywa do boku. Ja sobie zbiorę boosta. Przejmę tą piłkę. W ogóle nie powiedziałem na jakie zagranie w dzisiejszym odcinku lecimy głównie. A w sumie nie wiem na jakie. Może polatajmy w dzisiejszym odcinku po prostu na coś fajnego. Jest reset. Proszę, muszę zdążyć. Nie zdążę. Nie zdążę za nic. Czemu tutaj ludzie już potrafią wykorzystywać openy i mocniej kopać? Dobra, mamy 7 sekund na strzelenie jakiegoś gola. Nie wiem, pojadę na wznowienie. Myślałem, żeby nie jechać, ale może pojedźmy mimo wszystko. Nie wiem, double tap, nie mam nic do zrobienia.
Nie mam nic do zrobienia. Jakie to jest bolesne na maksa. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika i powiem wam, że ta seria jest dużo cięższa niż się spodziewałem. W sensie, nie chcę latać na takie najprostsze zagranie cały czas, typu po prostu ceiling shot, no bo to by było, no trochę bez sensu, przynajmniej na tej randze dopiero. Ale naprawdę tutaj czasami jest ciężko w momencie, kiedy nie mogę strzelić na pustą bramkę, tak naprawdę zostało mi mało czasu i ten... Dobra, polećmy na ceiling... No jajco polecę zaraz. No ale wracając, czasami nie mam po prostu jak zrobić czegoś takiego. No tak jak w tej sytuacji, straciłem bramę i nie miałem nawet sytuacji, żeby mieć szansę strzelić jakiegoś freestyle'owego gola. Ale dobra, mogę nie dopuszczać po prostu do takich sytuacji i nie możemy tego strzelić również. Dobra, to w tej sytuacji polecimy na prawo. No, powiedzmy, że wspólny pin zrobiliśmy, turbo freestyle'owe zagranie. Generalnie chciałem napisać dzięki Great Pass, ale na tym koncie mam trochę inaczej ten szybki czat ustawiony, więc nie wiedziałem jak to zrobić. Dobra, zróbmy preflipa, może siądzie. Dobra, nie siodło. Wziąłem jak prawie walną samobuja. Okej, okay. Ale nie spodziewałem się, że Team Pincha strzelę w tej serii na jedynkę. Dobra, bramka na 2-0, niech będzie. Musimy tutaj strzelać naprawdę wszystkie rzeczy, co się da, w miarę ładniejsze. Bo potem się kończy tak jak w pierwszym meczu i tak jak w poprzednim odcinku, już tutaj powiem. A na Astrala polećmy. Nie no, nie strzelę z tego Astrala, za mały kąt. Chyba, że... Dobra, nie będę z tego ładował. Dobra, polecimy. Jak on będzie za nami jechał, to na pincha. Jedzie za nami chyba. To ja strzelam. Nie no, jakbym trafił w bramę, to byłby gol. Bo nie, tak jakby nie krył bramki. Natomiast te pincze to jest u mnie masakra. Dobra, może ceiling pinch, proszę, niech wyjdzie. Bang! Ceiling pinch into double top? Nie, nie dolecę. I tracimy bramę właśnie na 2-1. Nie ma szans, że nie stracimy, co nie? No dokładnie, tracimy. Bezlitosna seria. Okej. Okay. Z tego nie wiem, tak naprawdę nie wiem, nie mam chyba co zrobić, więc wystarczy, w sensie wystarczy. Musimy cofnąć piłę. Polecę do double reseta, żeby w każdym odcinku był przynajmniej jeden double reset. Albo tripla? Nie wiem, czy da radę strzelić. Dobra, nie udało się. Jak ta piłka za daleko odskoczyła, już nie miałem boosta poza tym. Nie, no nie wierzę, że ziomek prawie to strzelił. Jak tego na, kurde, niskim SSL nie trafiają. W sensie nawet nie lecą takie zagranie, zacznijmy od tego. Tutaj jakiś masty flick, ale totalnie nie wyszło. Nie no, ziomek mógł mieć first rule, ale tutaj, no nie będę gadał, na jedynkach first rule jest trochę hardkorowym first rule'em. Więc to, że złamał, to nic wielkiego. Dobra, double reset. Zepsułem totalnie, ale chyba nie dostaniemy kontry. Dobra, udało się go wykopać. Ja zbiorę boosta. I byleby nie stracić bramy teraz, okej. Okay. Nie ma piły na dachu, więc powinno być bezpiecznie. Poczekajmy, aż ta piła opadnie. Polecę sobie na jakiegoś, nie wiem, chciałem dubla, ale nie umiem podbić piły. Dobra, niech nam poda. Oj, nie wywalił się aż tak bardzo, w sensie na samym początku przynajmniej. Już się przestraszyłem, że zaraz strzelimy z flip reseta. Ale to w międzyczasie oddajemy mu piłę za friko. Kolejna próba. Nie wiem, czy oni tak grają przez to, że ja tak gram, ale czy po prostu na tym poziomie każdy lata na tego typu zagrywki tylko cały czas. Dobra, spróbujmy zrobić pogo może. Okej, okay, udało się i bam! O! To jest idealny! Tutaj z pozdrowieniami dla Bruzo zagrywka. No pogo, pogo bump! To nawet brzmi jakoś kozacko. To jest wyższy level freestyle'u, gdzie trafiamy w przeciwnika zamiast w piłkę. Nie wierzę. Dobra, mamy wolną ścianę, lecimy na jednego reseta. Robimy jakieś takie dziadostwo i oddajemy mu piłę, ale może nie stracimy bramy. Dobra, on niech kopnie. Ja to raczej sobie będę mógł przyjąć fajnie. Albo tragicznie i nie mieć nawet boosta teraz, przez to, że nam zabierze. Ale powiedzmy, że sobie pojedziemy do boku. Ta seta powinna być nasza, dokładnie. I w miarę możliwości sobie z tym nie poradzę. Nie. Bronimy. No dobra, on strzelił samobuja, nie będę mu oddawał bramki, którą chciałem ja obronić i on to dobił, bo to by już nie miało sensu, zresztą sam się poddał. No i dobra, kolejny ziomek, Adris. Może po prostu się cofnę tym razem na znowieniu. To jest chyba najlepsza metoda, bo od razu mamy tak jakby piłkę na free strzał, darmowe uderzenie, natomiast nie mogę trafić tego w całej serii. Chyba tylko raz mi siadł quicksir pinch, tak jak chciałem. Ale dobra, już nie narzekam. Polećmy na Astrala, Bas Astral. O! Od sufitu. Nie, nie wejdzie. I dobra, to kolejna próba pincha.
Nie no, do swojej bym strzelił jakiegoś, nawet nie wiem. To nawet nie jest astral. Po prostu to by był samobój jakiś, nie wiem. To jest pinch, który tylko na swoja może wyjść, bo na przeciwną nigdy tego typu zagranie nie może się udać. A na swoją to zawsze jakoś dziwnie, jakimś cudem wejdzie. No, pora go podjechać. Nie wiem, co on kombinuje. Po prostu skoczy i to zablokuje. Taki. Tutaj cyk. Tutaj musty flick, ale nieudany i tracimy bramę? Czy zdąży się cofnąć? Nie, nie zdąży się cofnąć. 1-0 dla gościa. I co za obrona trzykrotna. Nie no, myślę, że za chwilę tutaj ziomek musi stracić parę bramek. Dobra, za ten spamik, gościu. Leci teraz double reset. Bez żadnego tego. Bez żadnego problemu. I strzelony. Dobra, taki jeszcze bardziej tryhardowy, bo z kozłem, jak Marcin Gortat. Ale jest! Ale nie piszę mu teraz to za obrona, chociaż kusi. My go rozwalimy samą grą. I cyk, straszymy strzałem. Lecimy na lewą ścianę. I tak, bierzemy piłę do góry, przebijamy go. I double tapik. Dobra, musimy tak, bo inaczej by nas tak jakby prejumpował, skoczyłby na naszą piłę. Musiałem go przebić. I się udało, zresztą co ja się tu będę tłumaczył. Było to zagranie tak jakby trochę freestyle'owe. Jaki freestyler, takie zagrania, ale przynajmniej na openy nie latam. Okej. Może teraz ceiling pinch. Może się uda w tej serii chociaż raz, albo na przykład celem będzie nie stracenie bramki po próbie ceiling pincha. O, udało się nawet, dobra, to cel spełniony. Kurde, denerwuje mnie w dominusie to, że jest taki niski. Przez co totalnie do piłek, które mogę tak jakby octane'em zagrać bez odrywania się ze ściany, to trzeba nim podskoczyć i to jest takie... No na minus, naprawdę to jest na minus. Zwłaszcza jak ktoś jest nieprzyzwyczajony, to jest to drażniące trochę. Że do tych piłek trzeba wyskoczyć i tak naprawdę... oddać swoją moc skręcania na ścianie. Nie wiem, czy nie wrócę w kolejnym odcinku z powrotem do Octane'a, a tymczasem nie dolecę do tego. I chyba tracimy na 2-2, bo się z... O, dobra, nie trafił pena totalnie. W końcu ziemek co tutaj nam dopisuje? Chyba, że... Nie, no nie wierzę, że dostałem demo. Ale to chyba i tak nie wejdzie, dokładnie. Te demo w tej serii są przeklęte też. I to najgorsze jest to, że to nie są w momentach, kiedy oni polują na mnie, żeby... O, dobra, teraz polował na to, żeby mnie zniszczyć, ale tam wcześniej to było dosyć tak jakby przypadkowe. I to jest naprawdę bolesne w takiej sytuacji. No i nie, no i trafimy... Tracimy bramkę po przegranym 50. No dobra, poczekajmy teraz, aż nam poda piłkę na wznowieniu. Taki. On za nią jedzie, ale no dobra, jednak uciekł. Ale my pojedziemy na prawą ścianę. Dobra, nie ma szans nas dogonić. O, niewygodnie. Dobra, flip reset. Nie tracimy, proszę. Dobra, chyba nie zdążył. Okej, jest gitowa. Polećmy sobie na prawą ścianę. Ale to boli, że nie możemy... Dobra, rydujemy cornera. Corneridzik. Nie wiem, czy to jest freestyle, ale Nuxiego można pozdrawić po takim zagraniu. Nie wiem, po prostu chciałem to strzelić. Poczułem taką potrzebę, no sorry. Dobra, na lewą ścianę. Jakiś wysoki pinch. Nie tym razem. On to próbuje strzelić. Dobra, mamy fajną okazję na jakiegoś grand pincha być może. Jeżeli tego tylko nie weźmie. Dobra, jest grand pinch, goście nie było nawet w bramce i masakra. No nie wiem. Nie zdążył się cofnąć. Ale przynajmniej ma karę zapisanie co za obrona tyle razy. I nawet już się nie... O kurde, nie trafiłem w tego. Ale i tak się udało jakoś wyminąć. No to robimy tutaj. Air dribble. Nie. I tracimy go na 4-3. Jestem takim two-headem, że to jest nie do opisania. Sprawdźmy, czy nie mamy już diamentu tak swoją drogą. O, nawet mamy już diamenta. Ten zawodnik, na którego graliśmy, nie miał jeszcze rangi nawet na jedynkach. No ale dobra, lecimy do ostatniego meczu w dzisiejszym odcinku. Okej, przeciwnik Oniku Skup, czyli chyba to nam sugeruje, żebyśmy się skupili, więc w sumie spoko. Przyda się taka rada. Okej, albo skup telefonów, nie wiem co ja gadam. Nie no, jestem jakimś błazdem naprawdę, jeśli o to chodzi. Dobra, mamy wolną ścianę. Polećmy tutaj na jednego reseta, drugiego reseta i musty flicka. Dobra, w końcu jakaś lepsza bramka w tym filmie. Długo musieliście czekać, ale jest. No i tym razem sobie poczekajmy, aż nam odda piłę. Widziałem, że ją zakrywa do rogu. Dlatego też tutaj podjechałem. Proszę, zabierzmy tego boosta. Bo inaczej będzie lipa. Dobra, jednak jest lipa, ale chyba nic nie stanie się złego. Mam po prostu taki oddał strzał, żeby tak naprawdę nam oddać piłkę. A zróbmy pincha znowu. Bang!
No dobra, chyba strzeli, chyba że strzeli samobojata, by mogło nas wyratować. No i dobra, polećmy na... Kurde, chciałem powiedzieć tego, a dobra. Nic się nie uda z tego strzelić, zróbmy coś takiego. Nie wiem nawet co to było, chyba to było wylew shot. Można tak to nazwać. Niby jest to dobra okazja, ale znowu nie trafiłem w boosta. Może jak nie podjedzie to Grand Pinch, chociaż nie mam też pozycji do tego. Dobra, Astral Pinch. W tej serii chcę strzelić przynajmniej jednego... no to se strzelę, nie wiem, w biurko zaraz. No ale wygrana to nie narzekam, mniejsza z tym. Awansowaliśmy do Diamenta 1 Dywizji 3, więc myślę, że tutaj można już zakończyć odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie, przypominam o zostawieniu suba, lajka i może wpadnięcie na Discorda, bo w sumie bardzo rzadko o tym przypominam. No ale co, miłego dnia i elo elo.